Okej, odpaliłem Fortnite'a i uwaga! Paluch rybny z Minecrafta zimportowany do Fortnite. Nie mam pytań! O trybie kreatywnym 2.0 słychać już w internecie od dobrych kilku lat. Jeżeli nie wiesz, o czym mówię, no to oglądaj ten film do samego końca, a na pewno się dowiesz. Dzisiaj, moi kochani, świat Fortnite zostanie zmieniony na zawsze. Ponieważ za 10 minut, jak nagrywam ten film, wystartuje oficjalna wersja trybu kreatywnego 2.0. A w trybie kreatywnym 2.0 będziemy mogli tworzyć wszystko, co nam się wymarzy. Tak naprawdę ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. Widziałem, że wielu topowych influencerów świata Fortnite zapowiedziało, że stworzą mapę z pierwszego sezonu w grze Fortnite, gdzie będziemy mogli grać na niej w 100 osób, używając starych OG broni. A to jest tylko namiastka tego, co tryb kreatywny 2.0 przyniesie w przyszłości. Jeżeli nie możecie się doczekać nowych map, które będziemy testowali na moim kanale, zostawcie łapeczkę w górę, no i koniecznie zasubskrybujcie kanał, wtedy na pewno nie przegapicie nowych filmów. Jeszcze mam 8 minut, zanim wystartuje tryb kreatywny, więc chciałem wam przekazać jeszcze mega ważną informację. Acer Predator organizuje turniej e-sportowy dla szkół podstawowych oraz średnich, gdzie łączna pula nagród to 3 200 000 złotych. Czegoś takiego jeszcze nie było. I od razu mówię, że liczba zgłoszeń jest ograniczona, więc jeżeli chcielibyście wziąć udział w takim turnieju, powiedzcie swojemu rodzicowi albo swojemu nauczycielowi, niech zgłosi waszą szkołę. I to najlepiej jak najszybciej, ponieważ zapisy trwają do 27 marca, a slotów zostało niecałe 600. Jeżeli grasz w Fortnite, League of Legends, Rocket League albo po prostu w zwykłe szachy online, no to ten turniej jest idealnie dla ciebie. Każda drużyna, która rozegra chociaż jeden mecz, bez względu na rezultat, i tak od razu dostaje nagrody pocieszenia w postaci plecaków Acer Predator Urban. I uwierzcie mi, to są takie fajne, kozackie plecaki na laptopa. Więc wbijajcie na stronę www.predatorgames.pl, link do strony macie w opisie, wchodzicie na stronkę, u góry macie zakładki jak zgłosić drużynę, wszystko ładnie, pięknie rozpisane, więc bierzcie się do dzieła, no i oczywiście za wszystkich mocno trzymam kciuki. Moi kochani, odpaliłem pierwszą dostępną mapę, która została stworzona w trybie kreatywnym 2.0. Zobaczcie, jak to kozacko wygląda. Możemy wybierać sobie bronię. Wow! Możemy zostać różnymi frakcjami. My będziemy oczywiście snajperem z Uzikiem, jak najbardziej. Okej. Jaki czad? To jest normalnie Call of Duty jakieś. Okej, muszę przejąć ten punkt, rozumiem. Dobra, 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 go, 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 go. No grafika, powiem wam szczerze, też jest mocna. Dobra. Oczywiście ten tryb możemy grać z innymi graczami, ale widzę, że mnie tutaj chyba wczytało samego na razie, bo chyba wybrałem opcję single player, ale fajnie, bo i tak mniej więcej zobaczymy, o co w tym trybie chodzi. I możemy się też nacieszyć grafiką, która jest tutaj przygotowana. Zobaczcie, teraz wszystko, co było stworzone na silniku Unreal Engine 5, może zostać zimportowane do Fortnite'a. I możemy poruszać się naszą postacią w Fortnite. Zobaczcie, będą też nowe bronie. Mamy nowy celowniczek. Sprawdźmy Uzika. Pewnie też będą nowe skinki do tych broni, więc no będzie mocno. Rzućmy sobie napalm. O tak, zlatują z góry. Bum, 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 bum. Dobra, może przejmiemy sobie szybko wszystkie punkty i zobaczymy, co dalej. Wystarczy stać w miejscu, żeby przejąć punkt B. Okej, punkt B zdobyty. I teraz wystarczy, że zdobędziemy punkt A. Więc tak naprawdę to jest taki Capture the Flag, tylko że na totalnie nowej mapie, która jest utrzymana w klimacie Call of Duty, tak mi się wydaje. To chyba wszystko. Najbardziej cieszy mnie to, że teraz nie będziemy ograniczeni tylko do zwykłego trybu Battle Royale, gdzie leci 100 osób na mapę i się strzelamy i zamyka się strefa. Teraz przez najbliższe tygodnie, miesiące będą wychodziły coraz to nowe tryby. Wyobraźcie sobie, jak ktoś wymyśli walki Pokémon w Fortnite. Jest to do zrealizowania, bo z pewnością modele Pokémonów są dostępne na Unreal Engine 5. Uwaga, zginiemy? Tak! Jak spadamy z wysokości, to giniemy. Sprawdźmy kolejną mapę. Odpaliłem już nowy program do tworzenia map. Sprawdźmy w ogóle, jak on działa, jak on wygląda, jakiego mocnego komputera potrzeba, aby on się uruchomił. Ja mam stosunkowo mocny komputer, więc jeżeli u mnie będzie się logowało, to jeżeli masz laptopa, to nawet nie próbuj tego ściągać, bo to szkoda twojego czasu, przyjacielu. Jak widzicie, mamy tutaj My Project, czyli moje projekty, które mogę sobie tutaj odpalić. Mamy też Island Template, czyli mamy gotowe mapy, które możemy sobie odpalić. Na przykład mamy wykrzywione wieże, miejsca na wyspie. Okej. Mamy też na przykład wyspa krateru. Mamy też wyspa wulkaniczna, mroźna forteca i wiele, wiele innych. Mamy też jakiś parkour, albo tutaj mamy jakieś animacje. Jakbym dał ten parkour i dał create, co się wydarzy? Creating my project B. Okej. I uwaga, dobra! Zimportowało mi się. Poruszam się strzałkami, AWSD, czyli wsadem przód, tył, boki, literką E do góry. O kurde, jaki czad! A literką Q do dołu. No dobra, i co? Mogę na przykład sobie tutaj cały budynek przestawić. Uwaga, klikam na budynek. Tak, zobaczcie, zaznaczyło mi budynek. I mamy też takie strzałki, góra, dół, prawo, lewo. I mogę normalnie ścianę przestawić. Co jest? Zarąbiste. Na przykład mogę sobie ten budyneczek troszeczkę wysunąć. Mogę dać go daleko, mogę w ogóle go skasować delete'em. Po prawej stronie, zobaczcie, mamy BG Buildings. To możemy sobie oczywiście wszystko rozwinąć i kiedy klikniemy 2 razy na jakiś element, to teleportuje nas do tego elementu. Ok, tu na przykład mamy jakiś element z światłem, mamy Oak Light. Ok, tu mamy kolejną lampę, która świeci światłem i pokazuje nam zakres świecenia tego światła, jaki oświetla obszar i jak daleko świeci. Cube X. No dobra. I co? Mogę na przykład też to usunąć? Mogę też usunąć. Zarąbiście. To jest wszystko odblokowane. Więc tak naprawdę, moi kochani, to jest mapa parkour. Odpaliliśmy ją po prostu tak o z gotowców. Ja bym chciał w to zagrać na przykład. To co mam zrobić? Launch session. Chyba zadziała. Sprawdźmy. Session loading. Ok. 24 po. Zobaczymy, ile czasu to zajmie. A few moments later. O proszę! Niecałą minutkę i odpaliło mi automatycznie Fortnite'a. No dobra. Odpalamy Fortnite. Nie gadajcie, że tak to działa, że cokolwiek sobie zbudujesz, to możesz sobie odpalić i przetestować Fortnite. To jest coś pięknego. Na Twitterze widziałem, że chłop już takiego wielkiego Shreka zimportował i podłożył pod niego tańce i jest takim wielkim bossem, który tańczy na Tilted Towers czy coś takiego. Porąbana akcja będą ludzie tworzyli, więc ja, moi kochani, dzisiaj z pewnością zarwę nockę, poszukując przekozackich, jakichś fajnych rzeczy, które mogę odpalić u siebie na komputerze i będziemy je wspólnie testowali. Oczywiście wszystkie dostępne mapy, które znajdę, będę wam podawał numery do tych map w opisie, więc subskrybuj kanał, jeżeli jesteś nowy. A teraz sprawdźmy, jak wygląda moja pierwsza mapa Farella. Okej, jesteśmy! Moi drodzy, spójrzcie, odpaliło nam się normalnie, jakbym grał tryb kreatywny, gdzie też mogę takie rzeczy edytować, ale oczywiście odpalając przez tamten program mogę sobie na przykład zimportować jakieś inne modele innych postaci, które były stworzone na Unreal Engine 5. I teraz na przykład rozpocznijmy sobie gierkę. Okej. I zobaczcie na to. Tutaj wszystko śmiga. Normalnie to jest gierka parkour. Tu se przebiegasz. Pyk, łapiesz się, czy się... Nie łapiesz, łapiesz się. Jadą samochody. Dostanę tym autem? Jedzie. 3, 2, 1, boom. Okej, zadaję damage. Dobrze wiedzieć. Ale wygląda to, wam powiem, przekozacko. Dobra, nie będziemy grali jakiegoś dennego parkura. Zagrajmy coś innego. Albo zbudujmy jeszcze raz jakąś inną mapkę. Jeżeli to mi się uda, to teraz wszyscy zostawiają łapeczkę w górę i subskrybują kanał. Moi drodzy, mam pewien pomysł. Zimportujmy sobie do innego programu moją postać z Minecrafta. Jak dobrze wiecie, gram panem Rybką. To jest, moi kochani, Farelski, który macha ręką. Zapiszmy naszą postać. Farell Minecraft. Zimportowałem nową mapę postaci takiej mega fajnej wysepki z pagórkami. Generalnie zauważyłem, że ten program laguje mi OBS-a. Jak mam kliknięte na OBS-a, to jest git. To mi nie laguje dźwięku. A jak kliknę na tutaj, zaczyna lagować. Więc delikatny jest przypał. Ale nieważne, zróbmy to, co chciałem zrobić. Postarajmy się zimportować nowy plik. Zimportujemy teraz ten plik, Farell Minecraft. I chciałbym go postawić na mapie. Zimportowałem ścianę. I teraz na tą ścianę będę chciał nałożyć naszego palucha rybnego. Jeżeli to się uda, wszyscy walicie głową w suba. Uwaga, 3, 2, 1. Woo! Haha, to działa! Teraz go powiększmy, takiego wielkiego bydlaka z niego zrobimy. 100, 100, 100. Bum! Wow! Jaki wielki! Okej, odpaliłem Fortnite'a i uwaga... Paluch rybny z Minecrafta zimportowany do Fortnite. Nie mam pytań. Zostawcie za to łapkę w górę, moi kochani, koniecznie. Ja wiem, że to nie jest jakiś szczyt programowania w tym kreatywnym 2.0, ani importowania jakichś różnych modeli tańczących czy coś. Jest to po prostu zwykła tekstura zaimportowana na ścianę, ale i tak sam fakt, że sam na to wpadłem, że można to zrobić w taki prosty sposób i że ten program jest naprawdę mega intuicyjny. Jeżeli ktoś do tego przysiądzie, nauczy się tutaj importować różne pliki, dodawać modele z różnych gier, to tutaj naprawdę tylko ogranicza nas nasza wyobraźnia, co możemy zrobić. Ja jestem mega ciekawy, czy mogę zniszczyć go kill-offem, bo to jest bardzo, ale to bardzo ciekawe. Let's go! Woo! Jesteśmy u stóp mojego palucha rybnego, ale poczekajcie, zanim go zniszczymy, zobaczmy... Ej, nie mogę przejść, ściana jest. Aha, bo moja grafika jest tak szeroka, że tworzy niewidzialną ścianę. Ale nasz paluch rybny jest mega slim, Czy mogę uderzyć go kill-offem? Tak, uderzam. I co? Nie da się zniszczyć? tytanowy paluch rybny, moi kochani, zarąbiście to wyszło. Można oficjalnie powiedzieć, że stworzyłem w Polsce jako pierwszy swoją mapę. Mapa palucha rybnego. Moi drodzy, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Ja dzisiaj sobie posiedzę, poczytam o tym trybie kreatywnym 2.0 i coś mi się wydaje, że niedługo sam zacznę tworzyć jakieś nowe kozackie mapy, na których wy też będziecie mogli grać. Jeżeli potraficie działać w tym programie i chcielibyście ze mną w jakiś sposób współpracować, no to odezwijcie się na mój Twitter. Farell, YouTube, link macie w opisie. No i pamiętajcie koniecznie, żeby jutro w szkole powiadomić swojego nauczyciela albo rodzica, żeby zgłosili waszą szkołę do turnieju Predator Games, gdzie pula nagród to 3 200 000 złotych, a każdy, kto weźmie udział w turnieju, dostaje nagrodę pocieszenia w postaci plecaka Acer Predator Urban. Na dzisiaj to było tyle. Sprawdźcie, czy macie aktywny kod Farell w sklepie, bo ponoć mój kod został usunięty. Na dzisiaj to było tyle. Trzymajcie się. Hej!